Jak byłem młody, no oczywiście, no każdy w moim wieku wtedy oglądał filmy z Bruce'em Lee. No kurde, to był niedościgniony ideał. Każdy chciał być takim karateką, który gdzieś tam kopie, a klienci robią salta, wywracają się. No. Trening siłowy zacząłem tuż po tym, jak mnie wyrzucili, czyli to była już ósma klasa podstawówki. Wyrzucili mnie z zapasów. Wiele razy miałem jakąś kontuzję, która mnie eliminowała na kilka tygodni, bądź nawet kilka miesięcy. Twoim idolem ze świata sportu, czy też ze świata sportu walki, kiedy byłeś młody, na kim chciałeś się wzorować? Jak byłem młody, no oczywiście, no każdy w moim wieku wtedy oglądał filmy z Bruce'em Lee. No kurde, to był niedościgniony ideał. Każdy chciał być takim karateką, który gdzieś tam kopie, a klienci robią salta, wywracają się. Później jak już zobaczyłem, że to jest nierealne, że to zupełnie inaczej wygląda na żywo, to zaczęła mi imponować siła. Bo walka wręcz poparta dużą siłą, to było coś, co predysponowało cię do zwycięstwa. No i takim wieloletnim już później wzorem dla mnie do naśladowania był Paweł Przedlacki, czołowy polski kulturysta, który no, wyglądał obłędnie. No i każdy... W Herkulesie trenował. W Herkulesie, oczywiście. Każdy mlaskał, chyba z Jabłoński? Nie Jabłoński, Urbański. Z Urbańskim. Andrzej Urbański, to był taki duet, kurde, z Herkulesa, który bardzo utytułowany. No wtedy na mistrzostwach zdobywali już, byli utytułowani, zdobywali nagrody. Pamiętam słynne boje właśnie Przedlackiego, Fileborna, bo trzech było takich gości, którzy wtedy byli wzorem do naśladowania. Czyli to był Paweł Fileborn, Przedlacki i Waldemar Noll. No, do dzisiaj trenuje, ten człowiek wygląda też obłędnie. No, to tytan sportu, w ogóle filozofia, no, człowiek do naśladowania. Fileborn był nawet trenerem kadry narodowej. Jakie sylwetki w tamtych czasach pozostawały wówczas na topie? Robiło się definicję co roku? Definicja była ważna, tylko no musiałeś być bykiem, musiałeś być wielki, musiałeś być ciężki. Jak to przewracasz gościa z płotem, no to był wzór. Nie robiło się. Jak byłeś chudy, a definicja była no przepiękna, ale byłeś chudy, te mięśnie na wierzchu, no ale nie miałeś tej masy mięśniowej, to nie było to. Założyłeś kurtkę czy sweter i już byłeś... No dokładnie tak. Jaki był twój ulubiony film podejmujący tematykę walki i który z filmów wywarł na tobie największe wrażenie? Sprecyzuj pytanie. Chodzi ci o jaki film... Takie, gdzie są motyw fajny. Z tematyki jest. Walki, tak, bo, tak, który tak, mi się tak. podobał. Tak. No to Wejście Smoka, tak jak w moim pokoleniu, to Wejście Smoka było jedynym filmem, który się tutaj przebił na polski rynek, który zrobił furorę w Polsce właśnie. No, to po,
jak się, to była kwestia tylko ile razy na niego chodziłeś. Bo ja już przy 30 razie straciłem rachubę. A już lata 80 na przykład Krwawy Sport z Van Dammem, jak to wszyscy sobie kasety pożyczali. Już były to już było później, tak. Krwawy Sport też, to było też fajne. No i wtedy no, Van Damme był i zbudowany, to nie był Bruce Lee, ale był też zbudowany, no miał no, to też się fajnie oglądało, ale aczkolwiek nadal twierdzę, że wejście Smoka z Bruce'em Lee to było to, robiło robotę, Bruce robiło show. Czy Bolo Young? Nie, no Bruce Lee, no. Wtedy wygrywał. Okay. Jakby mnie, ale no Bolo. No Bolo też był godny podziwu, tylko tyle, że był czarnym charakterem i może dlatego był nielubiany. No gdyby to Bolo Young odgrywał rolę Bruce'a Lee, no wtedy by wszyscy kochali Bolo Younga i myślę, że bardziej niż Bruce'a. A ta scena, co mu tym proszkiem sypnął i a Van Damme potem nie widząc się jednak dalej, to na to się wychowałem. I on sobie przypomniał, jak wujek mu oczy zawiązywał i zupę mu podawał i ten wujek mu chciał tam z liścia walnąć, on blok postawił. Ale wiesz co, niektórzy do tej pory myślą, że to jest prawda. No tacy na przykład jak Szlachet, już nie chce jechać po nim, ale no to jest właśnie taka mentalność, że do tej pory on w to wierzy. A taka scena, jak na przykład tam było pięć tych cegieł postawionych jedna na drugiej, i oni się pytają, która ma zostać rozwalona, ta druga czy trzecia od góry, i on tak uderza, że ta, no to jest chyba nierealne, no to bez komentarza. No jak nierealne? Ja widziałem, jak Szlachet tak robił. No dobra, skończmy o Szlachecie, bo jeszcze go podpuścimy do jakiegoś filmu nago. Ale na szaraku, jak on się tam napinał, to łamali dechy tam w okolicach basenów. Tak, zgadza się. No i szarak gdzieś to podpatrzył na jakimś filmie, nie pamiętam na jakim, ale pamiętam, że było coś takiego. No i właśnie go tak, kazał się tak obijać. I go tak obijaliśmy i dechy na nim pękały. Nie, to no Szarak był twardzielem. I on też rzucał tymi tekstami właśnie z filmów, nie? Zdarzało mu się. Lubił grać rolę, tak. W jakim wieku rozpoczynałeś regularny trening siłowy? Trening siłowy zacząłem tuż po tym, jak mnie wyrzucili, czyli to była już 8 klasa podstawówki. Wyrzucili mnie z zapasów i wtedy się dowiedziałem, że mam skrzywiony kręgosłup, czyli mam skoliozę. Będzie to postępowało, jeżeli tego nie zatrzymam, jeżeli nie umocnię kręgosłupa i mięśni brzucha, to być może zostanę kaleką. No bardzo mocno to wpłynęło na moją psychę i zacząłem ostro ćwiczyć. Najpierw to była rehabilitacja, czyli kilka miesięcy chodziłem, mama jeszcze mnie, pamiętam, zapisała, pomogła mi tam uczęszczać do, bo pracowała wtedy w ZOŚ-ie, pomogła mi z taką fizykoterapią, to było wzmocnienie kręgosłupa i brzucha, tak jak mówię, parę miesięcy to trwało, oczywiście codziennie pompki, i ogólnorozwojówka, a później zacząłem ćwiczyć siłowo. Czyli te pompki to robiłem przez parę lat. Później zacząłem troszeczkę bawić się ciężarami u Cygana. Później była przygoda z Herkulesem w Warszawie na Dąbrowki. Cygana? To znaczy gdzie? Proszę? To była siłownia jakaś, czy... Herkules? Nie, u Cygana. A, u Cygana to u Krzyśka Barejewskiego na Lipowej. No to tam same sławy ćwiczyły, czyli Cygan tam ćwiczył, Szymczak ćwiczył, ja ćwiczyłem, Zachar ćwiczył, mnóstwo chłopaków. Ja mówię o takich znanych, no to nawet Barabas kilka razy tam przychodził. No i tam zobaczył dopiero jak słaby jest, no, bo on był silny. Kto miał najlepsze wyniki? Słab? Kto miał najlepsze wyniki wtedy?
No wtedy ja miałem najlepsze wyniki. Wtedy, jeśli chodzi o siłówkę, to byłem najsilniejszym człowiekiem w Pruszkowie. Istniały w waszym towarzystwie już sterydy? Była mowa o sterydach, ale jeszcze o tym tylko się mówiło. Natomiast taką podstawą do treningu była proteina. Wiadomo było, że... Portagen? No i to się kończyło właśnie na Nutramigenie albo na Portagenie. To były dwie obrzydliwe substancje dla chorych na niedowagę dzieci. No to było obrzydliwe, obrzydliwe. To waliło grzybami jakimiś takimi, nie do opisania. Jak ktoś miał jakąś zachodnią proteinę, no to kurde, to już było jakieś mistrzostwo świata. Tego nie było, takich produktów nie było, no ale się żarło jajka, żarło się mięcho. Czyli mieliście podstawowe wiadomości odnośnie... Bardzo okrojone wiadomości, ale no tą podstawę wiedzieliśmy, że jeść białko, wtedy to jest budulec mięśni. A skąd czerpaliście wiedzę na ten temat? Z różnych publikacji, których było oczywiście niewiele, ale wtedy takie informacje się przekazywało i wtedy w towarzystwie błyszczało się takimi informacjami. Jak gdzieś ci tam przez przypadek wpadło takie czasopismo i gdzieś to przeczytałeś, to się rozchodziło pocztą pantoflową, bo to był unikat. Czy gdy zaczynałeś ćwiczyć, sądziłeś, że zajdziesz tak daleko w sportach siłowych? Jak daleko zaszedłem? Jednak miałeś wyniki na No miałem, ale to wszystko było niepoparte jakimiś tytułami, bo no co z tego, że 10 lat temu byłem najsilniejszym 50-latkiem. Jak ja szykowałem się na... skończyłem 50 lat, wycisnąłem 270, no i się szykowałem na Mistrzostwa Świata. Wtedy mistrzostwem, rekord świata był z 237,5. No więc miałem szansę go wywalić w kosmos, no bo to poprawiali o pół kilo, dwa kilo, półtora kilo. Natomiast no, tu by było parę dziesiąt kilo poprawione, ale no niestety nie dostałem karty zawodniczej. Byłem przygotowany, ale nie miałem karty zawodniczej, bo to zbiegło się to w czasie z dyskwalifikacją połowy naszej kadry siłaczy, tych trójboistów, którzy zostali aresztowani, rozbita ta grupa została poprzez policję za handlem sterydami. No i wtedy były mocne dyskwalifikacje, nawet całą kadrę, był czas, że całą kadrę zdyskwalifikowali Polski i później było bardzo ciężko dostać się, jak ja już chciałem wystartować, to dlatego nie dostałem karty, bo byłem za silny. A skutkowało to tym, że o kurde, tak sobie przypuszczam, że tak myśleli, że jeżeli taki silny, musi być nasterydowany, no nie ma cudów. No i jeżeli w tej chwili damy dupy jako kadra, no to nas w ogóle rozjadą, bo jesteśmy tuż po dyskwalifikacji. Takie było myślenie. No i cóż, i na następny rok też nie dostałem, a już w następnym roku już weszły te konie, które się na sterydach pasły, prawda, i no i wtedy już byłem za krótki. Wracając do początków, w jaki sposób w Pruszkowie rekompensowano... Ale przepraszam, wracając jeszcze do twojego pytania, czy wystartuję? Wystartuję prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Mogę o tym śmiało powiedzieć, bo jest tyle organizacji takich właśnie zrzeszających trójboistów, że śmiało mogę o tym mówić i dostałem z jednej takiej organizacji propozycję wystartowania. No i ten rekord, który jest, mówię tutaj o 60+, Masters 60+, myślę, że sobie z tym rekordem poradzę, śmiało. No o jakim rekordzie mówimy? Chodzi o ławkę, no 60+, no to już to nie są siłacze, to już się robią wyniki 170-180 kg, to są absolutnie w moim zasięgu treningowym, nie mówię o rekordach. Trenowałeś martwy ciąg?
Kiedyś tak, ale później szkoda mi było kręgosłupa. Jakieś wyniki? Nie. Bez fajerwerków. To samo z przesiadem. W jaki sposób, chodzi o dawne lata, początki, w Pruszkowie rekompensowano sobie początkowe braki w sprzęcie do ćwiczeń? To znaczy? No to znaczy, że nie można było kupić, nie było sklepów pewnie ze sztangami, hankielkami, to w dniu dzisiejszym. Tak, ale zawsze ktoś tam likwidował taką siłownię, zawsze jeżeli ktoś miał już coś takiego, to mógł się dokoptować. Nie było tak, że ktoś trzymał i jak pies ogrodnika, ja mam, nikomu nie dam. Nie. To jeżeli zgłaszałeś akces, chęć do jakiegoś współzawodnictwa, współtrenowania, to tacy ludzie się przechylali, kiedyś jakoś inaczej, bo zresztą no popatrz na ludzi w latach 80., kiedy między ludźmi była ta solidarność, w ogóle narodziła się solidarność. Jak mieszkałeś w bloku, mogłeś nie mieć nic w lodówce i zawsze jakiś obiad zrobiłeś, bo od tego pożyczyłeś to, od tego tamto, za chwilę oddałeś, za chwilę ty coś miałeś. Ludzie zupełnie inaczej do siebie podchodzili. No w tej chwili no to jest dramat. No. Nie było samoróbek sprzętowych? Ale rzeczywiście, że były samoróbki. No, każdy tam miał jakiegoś tokarza, frezera i spawacza i robił co mógł. No ja pamiętam taką sytuację, jak żeśmy poszli robić sobie sztangi na ZNTEK, na Żbików. No to jak żeśmy kółka ukradli od wagonów i żeśmy to ciągnęli, no bo weź to ze Żbikowa przenieść na Lipową pod kolejkę. No to jest kilometrów. No i słuchaj, my to żeśmy ciągnęli, no to jak to się mówi, krwawy ślad żeśmy zostawili za sobą. Tacy byliśmy włamywacze, że od Żbikowa jakby ktoś przytomny szedł za nami, no to od chwili, kiedy żeśmy to ukradli, od miejsca, gdzie żeśmy to ukradli, żeśmy to ciągnęli i ślad za sobą zostawiali przez park, jak żeśmy szli. No nie sposób tego było nie zauważyć i namierzyć. No ale się udało. Kiedy w Pruszkowie pojawiła się pierwsza profesjonalna siłownia? Pierwsza profesjonalna siłownia powstała w latach 90. Było to na Mosie. Też mówię, bez szału. Był Atlas, była sztanga, było coś tam na nogi, ale taka już fajna siłownia była za rowerowym na Kraszewskiego. Pamiętasz to chyba? Nie, myśmy chodzili tylko i wyłącznie na most. Na most. No. No tak było całkiem przyzwoicie. Tak. Na Kraszewskiego to już miałem dyskotekę Planetę, jak tam chodziłem. I stamtąd chyba Konrada. Tam chyba Konrada poznałem. Tam chyba Konrad był instruktorem albo wpuszczał tam, no coś tam miał wspólnego właśnie z tą siłownią. No i później był, tak, a później był menadżerem u mnie w Planecie. To on dawał angaże barmankom i kelnerkom. Jakimi jeszcze sportami się interesujesz poza sportami siłowymi? MMA? To znaczy, co trenuję w tej chwili, czy czym się interesuję? To będzie kolejne pytanie, ale co chętnie oglądasz? Jak masz wolny czas, chillout? Chętnie siatkówkę oglądam, chętnie piłkę w dobrym wykonaniu. Nie polskim. To się wstrzymam od komentarza. Ale lubię piłkę, na przykład jak Barcelona gra, albo Real, to jest to Bayern Monachium. Fajne widowisko. Ale siatka bardziej mnie ciągnie. Koszykówkę też lubię. No co, lekko atletyka. Fajny jest boks.
Generalnie to wszystko lubię oglądać. Na którym miejscu jest MMA? MMA? No to też jakieś sporty walki. No też fajnie się to ogląda. Zwłaszcza jak powstało KSW, no to wtedy jak gdyby wszyscy to oglądali, to taka moda się stworzyła na oglądanie KSW. Też uczestniczyłem w tym oglądaniu. Pewnie w pewnym momencie MMA ukradło wielu kibiców innym dyscypliną, takim jak boks czy zapasy, nie? Myślę, że to nie kwestia przejścia z boksu do MMA, żeby kibicować, tylko po prostu to było rozszerzenie spojrzenia. No ale boks traci zainteresowanie wśród młodych. Wszyscy są w tej chwili na MMA nastawieni. No dokładnie, bo tak naprawdę tego MMA jest się szybciej nauczyć i coś osiągnąć, bo żeby coś osiągnąć na ulicy w boksie, to musisz no niestety ten pierwszy, drugi, trzeci, piąty krok zrobić bokserski, no a później łapać doświadczenia. Trzech ulubionych zawodników MMA? Trzech zawodników? Z Polski i może być, no okej, z całego świata. No na pewno Fiodor, no to jest jedynka, bo jego się ogląda. On jest emerytem. Słucham? On jest emerytem. Jest emerytem, ale zarówno on, jak i jego brat, no to się świetnie to ogląda. Zgodzę się. Z Polski może kochać. No, jak on, Prokop, tak? No, to no i Mamet nasz tutaj polski. No to się fajnie. Oczywiście lubię Mańkowskiego. No i tyle. A tak to wielu, to ciężko tutaj wymieniać, bo wielu polskich zawodników jest, którzy no widać, że on zostawił krew i pot na macie i przyjemnie się patrzy na tą technikę i na ten tlen, ile ma tlenu. No ja jestem pod wrażeniem skoku, jaki zrobił z siłowego treningu do MMA Mariusz Pudzianowski. No to jest ewenement, kurde, żeby tak się, kurczę, przekształcić, żeby no pełen szacunku jestem, no ale to jest tytan pracy. Miałeś jakieś dłuższe przymusowe przerwy w treningach? Kontuzje? Wiele razy miałem jakąś kontuzję, która mnie eliminowała na kilka tygodni, bądź nawet kilka miesięcy. Ale zawsze w takich sytuacjach sięgałem po fajny steryt, którym jest na przykład dekadurambolin. Jak deka się wzięło, to była opieka nad stawami, nad mięśniami. To jest najbardziej, chyba nie jeden z takich najbardziej niezdrowych sterydów, ale w małych ilościach stwarzał taką opiekę nad mięśniami i nad ścięgnami, że już mogłeś sobie bezkarnie trenować. Dlatego sięgałem po niego. Oczywiście nie w takich dawkach 1200 tygodniowo, jak robili to sportowcy, tylko na przykład 50 na 10 dni. No to czyli takie dawki lecznicze. Sportowo to było nic, ale to była dawka lecznicza, która mi pomagała. Ile czasu twoim zdaniem powinien trwać optymalny trening siłowy? Taka jedna jednostka, nie? Nie będę się na ten temat mądrzył, bo to są indywidualne zależności. A w twoim ile ty? Jeśli chodzi o mnie, to efektywny trening jest do godziny. Do godziny ja wtedy robię cały program, który sobie założyłem, więc jest to między 20 a 30 serii. To nieraz zrobię to w 40 minut, nieraz to zrobię w godzinę. Zależy od intensywności i czy te serie są super seriami, czyli na ćwiczenie, na jedną serię składa się 3 ćwiczenia po czy no, jest dużo zależności w każdym razie. Nie będę tego tłumaczył, w tej chwili rozwijał. W każdym razie robię na każdym treningu robię jedną grupę mięśniową. I to jest dla mnie najlepszy system, bo wtedy tak skatuję tą jedną grupę, że w ciągu tygodnia
robię całą konstrukcję. No i to jest kolejne pytanie. Jak to jest trening, przepraszam, to jest trening Doriana Yatesa i bardzo mi to pasuje. Jak często trenujesz? Codziennie? Codziennie, oczywiście. Prócz niedziel. W niedzielę tylko cardio. Natomiast w normalny dzień trenuję rano siłowo, później po południu cardio. Okej, to opisz swój przykładowy trening. Powiedzmy, no klata. Klata. No to co ma się... No najpierw jest zasada, że trzeba ubić, a potem rozciągnąć, czyli pewnie wyciskanie, a potem... Nie, to nie jest tak. No nie. Jeśli chodzi o klatkę, masz rację, rozciągnąć tak, i żeby to się równoważyło. Mniej więcej, żeby jeżeli robisz dwa czy trzy ćwiczenia wypychające, no to musisz zrobić przynajmniej dwa rozciągające. Więc jest to ławka, bo to jest podstawa. Płaska. Druga też ławka, tylko skos. Trzecia jest ławka w dół. Czwarte są rozpiętki, czyli ale nie robię rozpiętek, tylko robię bramę. No i robię rozciąganie na maszynie. Butterfly. A to robisz też głową w dół, przepraszam, tak? Nie głową w dół, tylko na maszynie. Siadasz na maszynie i po prostu wyciskasz w ten sposób. Bo to jest niezdrowe, nie? Tak, nie, ja wszystko, całą klatkę robię na hamerach. Chcę wyeliminować kontuzję w tej chwili, bo jak robiłem na ławeczce, zawsze mi się jakaś kontuzja przyczepiła, a teraz na hamerach bezproblemowo robię. Ile powtórzeń preferujesz? 12, 15 czy 6 siłowo? Zależy. Mniejszymi ciężarami od 18 do 14, większymi ciężarami zawsze jadę na maksa, a minimum jest dycha. A co sądzisz o takim tradycyjnym, stara szkoła, powiedzmy, kulturystyki, taki podział, żeby klatkę łączyć z tricepsem, plecy z bicepsem, a barki z nogami? Są to współpracujące mięśnie, tak jak klatka z tricepsem współpracująca, tak jak na przykład... Plecy z bicepsem. Plecy z bicepsem też, no, współpracująca. Natomiast barki, no to barki można dołączyć jeszcze do klatki. Tak jak ja kiedyś robiłem, to barki, klatka i triceps, to te same mięśnie pracowały. A mówiąc, że jeden poświęcasz cały trening na łapę, to po prostu biceps razem z tricepsem. Tak, tak jest. To jest najcięższy trening, zawsze go zostawiam na koniec tygodnia, bo to jest najcięższy trening, bo wtedy robisz jak gdyby dwie małe grupy, ale dwie grupy. No bo jak robisz na przykład triceps po klatce, to już ten triceps też jest trochę zmęczony, nie? To już nie jest takie... Zgadza się, dlatego no ja robię całą klatkę i wychodzę naprawdę spełniony i z endorfinami. A przedramię coś, czy nie? Przedramię nigdy nie trenowałem przedramienia, zawsze to przedramię mi się zawsze samo robiło. No to wiesz, zawsze ten ruch rotacyjny gdzieś tam masz, zawsze przy bicepsie. Zawsze je używasz. Przy bicepsie też pracujesz przed ramieniem. Nigdy te przedramię nie było małe. Co do stroju, bo teraz jest taka moda, że kupuje się jakieś stroje specjalne na treningi. Nie no, w tej chwili no, musisz mieć, no, to jest obowiązek, abecadło kulturysty, że musi mieć pitbulla, musi być opalony, musi być wyżelowany albo łysy, no i musi być obtatuowany. No. I musi mieć komórkę i rozmawiać o biznesach. Okay. Prócz tego mile widziany złoty łańcuch. Czyli jedziemy z koksem. No są pajacy, którzy przychodzą polansować się, a nie poćwiczyć. Ja potrzebuję luźne dresy i jakąś luźną koszulkę i heja. I jeszcze zdjęcia po treningu przed. Pompowane wszystko. Bandycka Ochota, DZ-ika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, z rycia z wolnością na szali.
panowie brania zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to powiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak czerwu sorzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90, ochota i pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i pruszków, nie chcę bez pracy. Prawdę, kompasy, bez drogi, kłamstwa. Hasta, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa. Yo.